wycieczki to Chojnik, ciąg dalszy. No niestety, a właściwie niestety musieliśmy odbić w Krojątach. W tamtą stronę mamy Krojąty. A tutaj już mamy tak, pierwszy nagrobek. Kurczę, tutaj ruchliwa droga jest. Miejsce pierwszego pochówku, kilku ułanów nieznanych. Tutaj mamy plan krzyży, miejsca, gdzie ułani zginęli i byli pochowani. Teraz tutaj jeszcze wam pokażę, już nie będę tam łaził, aczkolwiek, bo tych krzyży tutaj jest dużo. Spróbuję wam tutaj zzoomować teraz. Zobaczcie, tam już w lesie mamy kolejne krzyże i tych krzyży jest tutaj chyba kilkanaście nawet. Zresztą tam następny jest koło auta, tam gdzie się zatrzymałem. Dobra, przechodzimy, póki auto nie jadą. A tutaj już mamy pomnik i tablicę informacyjną. Cóż tutaj się wydarzyło? Szarża 18 pułku ułanów pod Krojątami 1 września 1939 roku. Szpadrony 18 pułku ułanów, przemieszczając się na kolejne pozycje pod Krojątami, niespodziewanie natknęły się na biwakujące oddziały niemieckie. O powodzeniu ataku nie decydowały sekundy. Nie było czasu na rozpoznanie. Pierwszy i drugi szpadron rozpoczęły natarcie z marszu. Nieprzyjaciel szybko zwarł szyki. Szarżujący łani dostali się pod niespodziewany ogień broni maszynowej. Odwrót odbywał się odpartym polem. Nim szpadrony znalazły osłonę, przed ostrzałem zginęło około 25 ułanów. Wśród poległych był dowódca pułku, pułkownik Kazimierz Mastalerz. Szarża miała kapitalne znaczenie. Zdezorientowała Niemców co do rozmieszczenia sił Wojska Polskiego tak dalece, że na jeden dzień wstrzymali działania. I tutaj mamy jeszcze pomnik upamiętniający to wydarzenie. Z tego co widzę, to nie jest ten. Zobaczymy, może się jeszcze tam gdzieś natkniemy na niego. Izba Pamięci. A tutaj mamy mobil poległych ułanów na cmentarzu parafialnym w Chojnicach, bo tam zostali ekshumowani, przeniesieni. Tutaj mamy jeszcze jeden krzyż, ale tak jak mówię, tutaj tych krzyży jest więcej, ale już tam nie będziemy po tych polach biegać i lasach. Tu mamy ładny pomniczek, proporce. No i cóż, lecimy dalej. No, jestem ponownie. Tak jak widzicie, drogowskaz na Krojąty, a ja jednak znalazłem już ten pomnik, o którym przed chwilą wam wspominałem, tam w miejscu potyczki ułanów z niemieckimi oddziałami. Tutaj mamy też tablicę bardzo ładną. 18 pułk ułanów pomorskich formowany był w latach 1919-1920 w Poznaniu, Toruniu i Grudziądzu. W przededniu II wojny światowej liczył 30 oficerów, 806 podoficerów, szeregowców oraz 840 koni. Dowódcą był pułkownik Kazimierz Mastalerz. W latach 30. pułk wszedł w skład pomorskiej brygady kawalerii. 25 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i skierowany do wsi Lichnowy z zadaniem ubezpieczenia lewego skrzydła oddziału wydzielonego w Chojnice. Przepraszam za hałas, bo to jest bardzo ruchliwa droga, no ale mam nadzieję, że coś będzie słychać. 1 września 1939 roku pozycje pułku zostały zaatakowane przez oddział dywizji zmotoryzowanej generała Wiktorina. Pułk stoczył bohaterską walkę w rejonie Moszczenicy, Angowic, Nowego Dworu i Lichnów oraz wykonał szarżę pod Krojątami. Szarża miała kapitalne znaczenie, zorientowała Niemców co do rozmieszczenia sił Wojska Polskiego tak dalece, że na jeden dzień
wstrzymali działania na odcinku chojnickim. Pozwoliło to na przegrupowanie bądź wycofanie polskich oddziałów. Zostało zwycięstwo krwawo okupione w szarży, poległo około 25 łanów. Wśród nich pułkownik Mastalerz. Niemcy rozbili pułk 4 września 1939 roku pod Grupą. My się tutaj kierujemy na miejsce. Teraz zobaczcie sobie tutaj to. Chodnik z wmurowanymi podkowami. Bardzo pięknie się to prezentuje. No a my już tutaj sobie idziemy do tego pomnika. Tutaj proporce. Poległym na chwałę potomnym ku pamięci żołnierzom 18 pułku łanów pomorskich poległym w szarży pod Krojantami w dniu 1 września 1939 roku. No bardzo ładnie. Tu mamy jeszcze takie maszty z orzełkami. Dobra. W takim razie lecimy dalej. Aktualnie znajduje się w Chojnicach na cmentarzu na ulicy Kościerskiej i tutaj zbliżamy się już do mogiły ułanów 18 pułku, którzy właśnie zginęli pod Krojantami. Jak widzicie, jest dość ogromny herb oddziału. Sporo ludzi, więc tam będę uważał, żeby kogoś nie nagrać. No jak widzicie, dość sporawy nagrobek. Także cóż, z Chojnic to już będzie wszystko, a my wybieramy się na kolejne zbiorowe mogiły. Także trzymajcie się i do następnego.